Mówią, że niedźwiedź same wiosny je czosnek. No będę też niedźwiedziem, będę też jeść czosnek. Niedźwiedzi. Wygląda trochę jak liść kowali, no ale smakuje jak szczypiorek. Spróbuj. Dobre, co? No. Zdrowe, no maksa zdrowe. Jak znajdziemy sosnę, małe zielone pędy, dodajemy sobie do wody duże witaminy C. Zamiast cytryny w wodzie, to już bardzo fajnie daje. Idziemy. Czosnek w ogóle niedźwiedzi. Jak wiadomo, ostatnio w Polsce jest nielegalny do zbierania. Niby jest wniesiony tam, wiesz, w jakąś książkę, bo chyba gatunek ten wymiera. Gdzieś przeważnie go można znaleźć w górach. Nad terytorium morza tam w ogóle nie ma nic. Szczerze powiedziawszy, ja w tym momencie proponuję trochę tak sobie nazbierać go, posadzić w domu i go zmnażać. Jeżeli jest go mało, no to mnożmy go. Czym więcej, tym lepiej. W tym momencie taka sadzonka do kupienia jest bardzo słabej jakości. Nie wiadomo, czy przeżyje. Coś takiego wyciągamy stąd. Parę takich sadzonek i naprawdę następną wiosnę możemy mieć już z 20 krzaków, jak nie więcej. Samo zdrowie w domu. A później się podzielić z przyjaciółmi. No, czyli już tam to widzisz. Będzie w końcu kwitło, będzie miało nasionkę, więc będziemy mogli to rozmnażać. Positive vibration. Jadymy. Na tą padłą. Na tą padła. Tam padła. Bo tam w ogóle soboty, niedzielę, dziadkowie i babcie przynoszą mleko, siadłe, sery od krowy, od kozy i owcy. Więc warto sprawdzić, co tam jest, jakie są ceny, kiszonki. Zobaczymy. Pogoda niesamowita. Jak na taką porę, to już jak na lato. No zobaczcie, co tu się odkrywa. Na każdym kroku. Co tu się od Janie Pawła? Ciekawe, czy nas tam puści. To padło tam, czy tam? To padło prosto. Prosto. Prosto możemy jechać? Dzięki, ziomek. Jedziemy prosto. Na to padła można. Te stragany są puste. Czyli ich też obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, no bez przesady. Zakaz handlu, chyba że tu pod parafią. Kościółek bardzo ładny. No bo ksiądz, a nie coś, tu już widzę cebulka jakaś jest, ziemniaki są. Tu też coś jest. Dobrze, dobrze, akuracik, wjeżdżamy. No, no, o to chodzi. No popatrzcie, ja już po prostu. Nie ślinkę cię, co z tych niedźwiedzi, popatrz. Babcie wiedzą, co jest dobre. Jesteśmy przy Ślęży, na takim małym takim, jak to nazwać nawet? Kiermaszu. Kiermaszu. Zobaczymy, spróbujemy, popytamy, pogadamy. Dzień dobry. Proszę pani, możemy się załapać na sok brzozowy, czy już jest po sezonie? Już po sezonie. Dawno. Będzie za późno. Sok brzozowy. Proszę pani, ja biorę od razu całą wiązkę. To pozostało dzisiaj. Tak, to jest najzdrowsze. Świeżutki. Tu poczynasz. Czosnek. Pani nigdy tego nie... A, czosnek. Ja myślałam, że konwalia, bo tak to podobno. No, ale z konwalią to trzeba ostrożnie, bo konwalią możesz się zatruć. O, konwalia jest trujący. Dobry czosnek kupiony. Ty wiesz, nie wziąłem takiej kuszki grzewczej, byłoby w ogóle przekozek, bo tu widzę nawet są przetwory mięsne. Pani, co ty chciałaś? Co, żebyśmy mieli. To jest też Pod piwo będzie dobre. Nie wzięła, bo chcesz, kochanie, jedzko? Dobra. Pieczeń rzymską. A jakie jest różnica między pieczenią rzymską a boczkiem w słoiku? No boczek, a pieczeń to się robi. Piecze w piekarniku robi się. A przyprawy jakieś tu? Tak, swoje. Bo wygląda jakby tak... To nie, samo. Nie, inne jest. Widzę tutaj o... Czerwone, a tu nie ma. A jednak.
20. A na omlet osiadły trafiłem? Są te segi i jest mleko, wsiadłem. No i dzisiaj jest impreza. Widziałem zwykłe mleko, czy jest siadłe? No jeszcze nie, siadłe nie jest, ale to jeszcze jedno to... jest, że na taśmę będzie. Do jutra dojdzie, po jak postoi to. Tak, to będzie. No. To idealnie, bo przyjdę do pani, to od razu biorę dużo. Nie, tylko jedna butelka została. Ale to o, niech pani od razu chowa, ja za chwilę przyjdę, zabiegam. No, no, od razu do rączek. Dziękuję, proszę uprzejmie. Co zauważyłem idąc tu, sporo już osób z dużymi baniekami wypełnionymi wody w tamtą stronę do aut. Patrzę, cieknie, wychodzimy, bierzemy, nalewamy, mamy. A, proszę pani, a tą wodę to stąd? To nie, tam wyżej studnia jest. A o co chodzi? Bo tak naprawdę nie jestem strasznie ciekaw, bo widzę, że ludzie naprawdę tą wodę znoszą. Jest jakaś zdrowa? Dobra, jest zdrowa. Bo ja mam nawet chyba jakieś coś do tej strony. Mało się ośmiać? Tak, tak, tak. O, to musimy pójść poczytać, słyszałem? Poczytać, nie mogę coś spróbować. Musimy. Nie, no. Tylko, że nie mamy butli. No. Ale to na pani pokażę. Nie czuć w ogóle żadnego, nic złego, co mam w kranie. Bierzemy jakieś dziecko z New Yorku, dajemy taką żyrlaną wodę, co się dzieje? Murowana sraczka. To jest coś takiego, to jest olcha. Tak, żeby w ogóle zapobiec, uratować nasze amerykańskie dziecko. Te szyszki olchi, oczywiście po zimie są suche, nie nadają się. Ale jeżeli na przykład w lecie bierzemy te szyszki, wrzucamy do wody, bądź to świeżą korę, wrzucamy do wody, gotujemy, dajemy takiemu dzieciakowi z taką sraczką, automatycznie biegunki nie ma. Uratowany Amerykanin, możemy iść dalej. Jedziemy i jedziemy, nie możemy dojechać w żaden sposób. Wszędzie zakaz, wszędzie nie zakaz. Można, kolarze. Gdzie nie pojedziemy, wszędzie są kolarze. Gdzie nie jedziemy, to jedziemy pod prąd. Więc teraz już jedziemy taką drogą, że tu już mi się kolarze pozabijali na tej drodze. Babcia, narodowa metoda, jak stwierdziła, że chyba mamy uczulenie na rzepak i mówi, że żeby pozbyć się tego uczulenia na rzepak, to musimy usiąść na czarnuszce. Siadaj na czarnuszkę. Kolejny policjant. Ale sobudka to chyba. Objazd, uwaga, wyścig kolarski. Musimy jechać w lewo, teraz rozmawiamy. Możemy wjechać tam dalej? W lewo możemy. Ja możemy. A do Sobótki dojedziemy w lewo? Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Nie, to jest strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. Sobie spacerujemy. Okazuje, że jest 1 kilometr, tu jego dziewczyna. Pilnuje, żeby tu go nikt nie wyrywał. O, już policjant nas będzie haltował. Uwaga, już wyszedł na drogę. O, kolejny za nim. Op. Że tam. Na Zmorskiego, Romana Zmorskiego, bo już kręcimy się w kółko. Każdy nas wysyła gdzieś w jakąś stronę. Już godzinę jeździmy, panowie. Ja nie wiem, gdzie jest Zmorskiego, bo my nie jesteśmy stąd. Albo w lewo, albo w prawo. Prawo i w lewo dojedziecie do tamtych policjantów i oni są miejscowi, to oni może wam powiedzą, gdzie pojechać. Tak? To może jedziemy do nich bliżej, bo jeden GPS nam wskazuje. Ale tam prosto cię nie puszczę. Albo w prawo i w lewo. Tam się zapytasz, najwyżej zawrócisz i przyjedziesz tędy, nie? Może jakiś bardziej kierunek na to. No już tyle, żeśmy ciachnęli w kółko. Romana Zmorskiego to jest kamieniołom. To nie wiem. To mówię, tam po prostu po lewo jedzie. Niech pani jedzie prosto. Dziękujemy. Jedziemy prosto. Niech pani jedzie prosto, tam się zapytasz. Dobra, dziękuję. Ja nie. A ja... Jezu. No, ale i ten... zobacz, ten młodszy, no nie dość, że na ty, no, to jeszcze on nie puści. A starsza pani, uwaga, pytam miejscowych, kto to jest miejscowy? Pan jest miejscowy, czy kto jest miejscowy? Przepraszam, kto to jest miejscowy? Mieliśmy ktoś miejscowych.
Dzień dobry, Nagomana z Morskiego, musimy jakoś trafić, jakimś cudem. Z Morskiego? No. Z Morskiego, proszę pana, bo już jeździmy w kółko godziny. Z Zachodnia. Szczeblowie, to wie pan co? Jedziemy do skrzyżowania, na skrzyżowaniu w lewo. Tak. I za kościołem w prawo. Tak. I potem 3 km dalej, jak na następna miejscowość będzie, na skrzyżowaniu w prawo. Sobótka Zachodnia. Lewo w prawo. I tam po jakieś, 3 km, nie no, jakieś tam półtora. Ale nie, i za przystankiem. No, dobrze, tu za kościołem, prawo. Później jakieś półtora kilometra. I czyli tu spokojnie wjeżdżamy, nie mamy żadnego zakazu. Nie. Dziękujemy, bo już godzinę w kółko. Już pojechaliśmy. Od razu do nas przyjechać, a nie. No, jechaliśmy do panów, naprawdę. Takiej drogi jeszcze nie zrobiłem tutaj, w okolicy. Jadę, puśćcie mnie, bo jadę. Uwaga, jadę. Ha, w końcu. Od niego stary tak wali, że ja. I to jest bardzo ciekawe miejsce, bo to jest wykopalisko granitu dawne i w tym momencie zalane wodą. Tam jest niesamowita wispa plus zrobione miejsce do grillowania. No mam nadzieję, że to znajdziemy miejsce, no i pogrillujemy tam sobie. Lecimy dalej. To się nazywa kamieniołom kantyna. No. Ale jakaś wyspa czy co? O wyspie nie słyszałam. No jeszcze mi się będzie wychylać baba jedna. Ale tam jest woda na dole. Nie, tu nie ma wody. A dzięki temu, że mamy grawitację, lecimy w dół. Wyrobisko granitu Stary Łom. Stary Łom? No. Jakaś wyspa jest czy coś. Tam wyspa na takim jeziorku, coś tam zalane. To Stary Łom, to nie z tej strony. A. Jeżeli chcecie iść na Stary Łom, ale tam nie wejdziecie, bo to jest ogrodzone. To jest prywatne. Aha, to jest wejść. Prywatne. Przejeżdżaliśmy w dół. Jedynie gdzie kopią, to tylko na górze jeszcze łupią, ale tutaj już nie. Już nie zjeżdżają, bo tu drogi są pozasypywane już. Kiedyś to zjeżdżali autami na sam dół. Aha. Dingy policzydowali. Przypał problem. No. Bo wiadomo. Buga. Coś się może zdarzyć. Coś się może wydarzyć. Ja ale to jest po prostu zwygol. Pieczony ziemniak z ogniska, boczy konfitowany, ser kozi prosto spod kozy i czosnek niedźwiedzi. Jeszcze wyjaśnij Romek, co to znaczy konfitowany. Konfitowany, czyli długie gotowanie plus tam ziółka, coś ten deser, wrzucamy to do słoika, obracamy to, sobie tak stoi, jest dobrze. Najwyżej, żeby było smacznie. A, ale fajnie! Sytuacja nabrała rozpędu. Ale jest tu fajnie. Jedziemy sobie. To jest tak wysoko, że już jest... Zobaczcie, co się dzieje. Taka sytuacja. Jestem na taśmie. Tam są ludzie za to odpowiedzialni. Jest najgorzej. I chyba przejeżdżamy dalej. Jakbym stąd się skebił. Odkryliśmy piękne miejsce, fajnych ludzi, niesamowicie jest w ogóle, przyjrzyjcie się. Takie rzeczy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jo. Wracamy na górę. Jest tutaj wysoko. Dość. Kocham to. Zaczęło się od kultury, gotowania, zieleniny, skończyło się wiszeniem ponad 80 metrów na takiej króciutkiej linii. Wrocław, widzimy się jeszcze z nimi wkrótce. Jest grubo, jest naprawdę grubo, uwierzcie mi.